To jest tak, że ja w ogóle zacząłbym rozmowę od tego, że jeżeli my chcemy rozwiązać problem, z którym mamy do czynienia, to musimy zdefiniować ten problem. Nasz problem polega na tym, że przez ileś lat nie ograniczano zobowiązań tego państwa i zadań, które ono wykonuje, w przekonaniu, że skoro mamy wysoki wzrost gospodarczy, to da się to wszystko finansować. Ekonomiści, w tym ja, ostrzegaliśmy, że jeżeli nastąpi spowolnienie wzrostu gospodarczego, to nie będzie można tego wszystkiego sfinansować. Będziemy stali wobec problemu rosnącego gwałtownie długu. Wrócimy do sytuacji z 2001 roku. Nic nie zrobiono, żeby te zobowiązania i zadania ograniczyć. Teraz mamy nie tylko spowolnienie, ale mamy rzeczywistą recesję. Przecież my w jednym roku przechodzimy od 4,8% wzrostu gospodarczego. Rząd w swojej projekcji mówi 1,7, no ale przecież my musimy się liczyć z tym, że scenariusz może być gorszy, że możemy mieć zerowy wzrost gospodarczy, a nawet lekko ujemny. To będzie oznaczało w istocie rzeczy, że jeżeli będziemy wyłącznie cięli wydatki, to za chwilę będziemy musieli cięć je ponownie. Czyli ponownie. Rację. Nie. To nie jest tak, że należy wydawać pieniądze. To znaczy, należy postępować w ten sposób, by zastanowić się, jak odbudować wzrost gospodarczy, przy czym odbudować go, ten wzrost, nie sztucznymi środkami i wydawaniem pieniędzy, lecz pobudzaniem przedsiębiorczości i produktywności. Czyli co można zrobić? Po pierwsze, nie koncentrować się wyłącznie na działaniach fiskalnych. Tak? Nie wszystko się koncentruje na budżecie. Myślenie o budżecie to jest myślenie nie ekonomisty, tylko księgowego. I to nie znaczy, że myślenie księgowe jest błędne czy niesłuszne. Trzeba zastanowić się, co możemy robić w działaniach pozafiskalnych. No, jednym z takich obszarów jest, naprawdę porozmawiajmy poważnie, czy nie można usunąć części barier dla przedsiębiorczości. Naprawdę porozmawiajmy poważnie, czy taka ma być cena mediów. Przecież cena mediów energetycznych będzie rosła również za sprawą źle zorganizowanego sektora energetycznego. Tą przewagę, którą miały nasze przedsiębiorstwa, tanie media, my tracimy w ten sposób. Czyli chodzi o pokazanie programu działań pozafiskalnych, stwarzających lepsze warunki dla budowania konkurencyjności naszych przedsiębiorstw. Teraz, gdzie można ewentualnie to finansować, by nie zwiększać długu? No, trzeba myśleć o tym, jak wykorzystać w sposób roztropny środki unijne. To jest nasz bufor. No ale to rząd ciągle mówi. No tak, ale ja mam wrażenie, że mówi. No, wiele rzeczy, o których ja słyszę, to są roztropne rzeczy. To są rozsądne rzeczy. Tylko ja chciałem zapytać, gdzie są zmiany zasad, gdzie są rozporządzenia, gdzie są akty prawne? To one już są. No jeżeli idzie o budownictwo autostradowe, to one już są. Ja powiedziałbym tak, że bardzo rzadko mamy do czynienia z rzeczywistą zmianą, bardzo często mamy do czynienia z przygotowywaniem jakiegoś aktu prawnego. I to wszystko przebiega niezwykle wolno. Ponadto, przypominam rok 98. Tak? My mieliśmy wtedy bardzo wysoki wzrost gospodarczy, relatywnie nisko bezrobocie. Od 99 roku do 2002 doszliśmy w bardzo krótkim czasie. Od miliona bezrobotnych do 3,3 miliona bezrobotnych. I gdzie ci ludzie poszli? Poszli do urzędów pracy po zasiłki, poszli do pomocy społecznej. Jeżeli tym razem nie potrafimy utrzymać tych ludzi w aktywności zawodowej przy zatrudnieniu, to my będziemy mieli ogromne problemy w systemach społecznych, na które trzeba by dawać znacznie więcej pieniędzy, natomiast my będziemy marnowali zasób, jakim jest praca. A więc w związku z tym trzeba dzisiaj pomyśleć, w jaki sposób utrzymać tych ludzi w zatrudnieniu. Jeden z możliwości jest zmiana układów zbiorowych pracy, uelastycznienie układów zbiorowych pracy. Drugi z sposobów jest pytanie, jeżeli przedsiębiorca, pracodawca ma zamiar zwolnić ludzi, to czy nie powinien w tym momencie wkraczać Urząd Pracy, rozmawiając z nim, że te pieniądze, które dawałby na zasiłki, jest gotów dawać na utrzymanie tego zatrudnienia i wspólnie z tym pracodawcą na przykład przekwalifikowywać ludzi, szukać innych sposobów wykorzystania. Tak, panie profesorze, ale pan mówi o takich rozwiązaniach, które są na lata. Ja rozumiem, że tutaj wszyscy szukają szybkich rezerw, prawda? Bo nie wiemy, sytuacja się zmienia z dnia na dzień. Myślenie musi zaczynać się od wzrostu, produktywności, a w dalszej perspektywie o rozwoju. Jeżeli nie uruchomimy wzrostu, to nie ochronimy budżetu państwa, nawet gdybyśmy cieli jeszcze głębiej. Im będziemy głębiej cieli, tym głębiej będziemy musieli ciąć. W związku z tym, to jest wyraz tej chwili obecnej, to jest wyraz oczywiście doraźnego działania, które staje się bezradnością, jeżeli nie ma drugiej części tego programu. Co zrobić, żeby w sposób rozsądny... A widzi pan zarysy takiego programu? Kto to robi? No jedna rzecz, no to można powiedzieć, że są emerytury pomostowe, co panu to powinno być bliskie. To jest bardzo duże osiągnięcie tego rządu. Tak? To i widzę determinację w zmianie emerytur mundurowych, prawda? I to jest też ważne. Trzeba wyraźnie powiedzieć, że potrzebny jest cały nowy plan
ograniczania zobowiązań państwa i trzeba zdecydować, w których dziedzinach możemy to zaproponować i czy jest możliwe do przeprowadzenia. Jedną z elementów pułapki rządu jest to, że ten rząd, gdy będzie chciał przeprowadzać zmiany systemowe, napotka na weto prezydenta. Tak? A pytanie w związku z tym, jak może uniknąć tej pułapki, są tylko dwa sposoby. Albo porozumieć się z SLD, albo porozumieć się z PiS-em. Nie ma innego sposobu. Dalej, jeżeli chcemy myśleć o wzroście, no to zastanówmy się, jakie zasoby ekonomiczne możemy aktywizować. Praca to jest jedna rzecz, o których mówię, i ziemia. Przepraszam bardzo, jeżeli rozmawiamy o wojsku, to zastanówmy się, czy ziemia, która jest dzisiaj w rękach publicznych, a tak naprawdę w wojskowych agencjach, czy ziemia, która jest w Agencji Nieruchomości Rolnej, ona ma tak bezczynnie pozostawać i tam się toczy jakaś gra, której ekonomicznego sensu ja specjalnie nie widzę. No jeżeli szukamy środków, to uruchommy ten zasób. To jest ciekawa sprawa. Widzi pan, dwa dni temu rozmawiałam o takim skrawku tak w Warszawie, w centrum przy rządowych, między różnymi rządowymi budynkami, taki kawałek ziemi. Podobno nie można tego od wojska wydobyć od początku lat 90. Mimo, że tam nic się nie dzieje, tylko śmietnik jest coraz większy. To jest ciekawy problem. Ale to nie jest tylko wojsko. To jest także Agencja Nieruchomości Rolnej, przepraszam, ale to jest także kolej. Ale popatrzmy na przykład na to, jak jest zagospodarowane te nieruchomości, które związane są na przykład z opieką zdrowotną. Przepraszam, czy szpitale muszą być tak, dysponować takim częścią majątku, często zbędną? To jest wielki zasób. Ja nie mówię, że trzeba. Ale to będzie awantura, że pan chce prywatyzować szpitale, jakby pan Ja nie proponuję sprywatyzowania szpitali. Ja proponuję wprowadzanie rachunku ekonomicznego i myślenia ekonomicznego. Jeżeli ja chcę zachowywać się jak ekonomista, jak księgowy, to muszę zastanowić się, jak mam uruchomić dla wzrostu i dla produktywności zasoby, którymi dysponuję. Mogę użyć dodatkowego stymulatora, którym są pieniądze unijne. Mogę pomyśleć o tym, jak uzyskane oszczędności w wyniku zmian systemowych przesuwać dla pieniędzy, które pobudzają aktywność. Mogę zastanawiać się, jak utrzymywać aktywność zawodową ludzi, szukając różnych nowych sposobów. Na przykład zupełnie niewykorzystaną możliwością jest formuła przedsiębiorstw społecznych, która może się okazać rozwiązaniem dla wielu instytucji publicznych, które dzisiaj nie rozmawiamy. Bo nie rozmawiamy o poważnych sprawach. Czyli nie rozmawiajmy o tym, że można zwiększyć znacząco deficyt budżetowy, ponieważ zawsze minister finansów będzie mógł powiedzieć i ma prawo powiedzieć, jeżeli będę musiał pożyczać więcej pieniędzy, to w istocie rzeczy będzie ich mniej za chwilę. Ale nie chodzi o to, by celem był deficyt budżetowy, lecz celem był wzrost i produktywność w ramach, w ryzach, które pewien bilans ekonomiczny państwa jest potrzebny. Czyli musimy zacząć od wykorzystywania i aktywizowania zasobów, od programu gospodarczego, trzymając się reguł makroekonomicznych, a nie koncentrując się wyłącznie na poziomie deficytu. A zna pan jakiś spójny w tej chwili istniejący program gospodarczy? Nie wiem, rządu, jakiejś partii? Zna pan taki? Ja mogę powiedzieć tak, że z wielkim zainteresowaniem patrzę na szereg pomysłów pana ministra Boniego. Ale z drugiej strony często widzę, że to jest świetny, dojrzały pomysł, który nie obraca się w praktyczne działanie. Ja przypominam, zresztą bardzo wielu ekspertów mówiło i słusznie mówiło, koncepcja wykorzystania kapitału intelektualnego, pójścia drogą Finlandii, to jest jeden z najbardziej nowoczesnych dokumentów, które zostało przygotowane w Polsce. No ale jeżeli ja słyszę, że w ramach oszczędności wszyscy równo i na naukę ograniczamy wydatki na 800 milionów, to ja nie widzę żadnej myśli, tylko widzę myślenie księgowego. Ja nie widzę myślenia o rozwoju, o wzroście, tak? No bo trzeba się na coś zdecydować, na czym mamy budować nasze przewagi. Wydaje mi się, że szereg rozsądnych propozycji powstaje w obszarze Ministerstwa Gospodarki. Ale to są ciągle propozycje, które moim zdaniem są omawiane, dyskutowane, zamierzane, natomiast nie jest to w tej chwili spakietowane i uruchomione są działania. Ale czy tu się należy z czymś spieszyć? Bo ja rozumiem, że pan mówi o rzeczach, które pan się trochę żachnął, jak ja to powiedziałam, na lata. A tu wszyscy chcą takich szybkich efektów, szybkich recept, prawda? Żeby nie zwiększać tego deficytu, żeby nie musieć tych obligacji więcej sprzedawać, prawda? Żeby coś zrobić z tym złotym, żeby on tak nie szalał. Także ja tak mam takie wrażenie takiej szamotaniny.